Cześć! Tutaj przy mikrofonie Asia Jóźwik. Do tej pory byłam osobą, która była zagadywana przez wszystkich dziennikarzy sportowych, jak mi poszło w czasie biegu, jak się czułam, czy taktyka została zrealizowana. A teraz to ja będę zadawać pytania, jednak nie dziennikarzom sportowym, ale wszystkim kobietom, które miały do czynienia z bieganiem, lub nawet nie miały, ale obok tego sportu są. Ze mną jest Kasia Zawistowska, która. Będzie ten podcast ze mną prowadzić. Bardzo się cieszę, że nie będę sama. Cześć. Bardzo, bardzo, Bardzo lubię pomoc, tym bardziej w czymś, co robię pierwszy raz, więc Kasiu, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Asiu, bardzo miło Cię poznać i równocześnie bardzo miło Cię powitać w redakcji Bieganie.pl, bo jesteś tutaj od niedawna. Ja również nie mam długiej historii związanej z Bieganiem.pl z redakcją, ale to nic. Wkroczyłyśmy, myślę, że trochę takimi długimi susami długimi, wielkimi krokami. No i trochę to studio zrobiło się różowe, co oznacza, że. Ociepliłyśmy wizerunek, jak to powiedział nasz operator. Przyszedł i o, widać tu damską rękę. No i będzie słychać trochę damskiego głosu, bo tak jak już wspomniałaś, będziemy ten podcast prowadzić razem. I super, się bardzo cieszę. Ja również się bardzo cieszę. Cieszę się, że ten podcast jest dedykowany nam, abyśmy się poznały i żebyście wy nas. Poznały, poznali. Więc. No właśnie, bo ten odcinek y, nie jest y, podcastem prowadzonym ze mną, albo prowadzonym z Asią, tylko ten podcast jest po to, żebyście poznali, kim jestem ja i przypomnieli sobie, kim jest... Tyle osób mnie jednak nie zna. Zakładając, że jest jakaś y, część osób, która nie zna Asi, no to y, będzie to poznanie ciebie. Tak. Y, to co, papierka kamieniożyce, która zaczyna z pytaniem? Dobra. Trzy. Cztery. Ja. Dziękuję Dobre. bardzo. Wygrałaś. Kasiu, moja droga. Jestem gotowa. Zadam ci pierwsze pytanie, które chciałabym, żebyśmy zadawały każdej naszej gościni, która u nas będzie. Powiedz mi, moja droga, dokąd w życiu biegniesz? Hmm. Piękne pytanie. Bardzo filozoficzne. Moim hasłem w życiu jest Trzeba robić rzeczy. To jest dosyć yy, zgarniające bardzo dużo pojęć yy, hasło. Ponieważ yy, nie wiem, czy mogę nazwać się biegaczką, ale kocham biegać, yy, bo uważam, że to nie jest tylko prosportowe, ale również pro yy, dla głowy, ponieważ bardzo dużo moich pomysłów na życie yy, kreuje się właśnie podczas biegania. Yy, bardzo dużo rozwiązanych spraw wydarzyło się właśnie tam, więc traktuję ten sport yy, dwojako. Yy, biegnę, żeby przeżyć życie. Bo mamy tylko jedno. Kiedyś usłyszałam takie mądre zdanie, że mamy dwa życia. To drugie się kończy, kiedy zrealizujemy, kiedy dowiemy się, że mamy tylko jedno. Więc trzeba z niego korzystać. A czy u ciebie była taka sytuacja, kiedy dowiedziałaś się, że masz to jedno życie? Bo wiele, wielu z nas żyje jakby, jak ono nigdy się nie kończyło. Wiesz co, ja... Trochę mam tak na co dzień, w sensie, że wstaję i mówię: Kurde, tego dnia jeszcze nigdy w życiu moim, moim życiu nie było i muszę ten dzień przeżyć najlepiej jak tylko potrafię. Wiadomo, że czasem są takie dni, że od rana są maile, telefony, obiad, wymiana kuwety kotom, i potem idziesz spać przy jakimś serialu, serialu na Netflixie, i on jest zwyczajnym dniem. Ale zwyczajne dni też są ok. Ale trzeba cały czas pamiętać o tym, żeby sobie wyznaczać jakieś takie mniejsze lub większe cele, każdy swoje, bo każdy ma tak zwany swój Everest, czyli nie każdego marzeniem jest na przykład przeeksplorować cały świat. Dla kogoś to jest na przykład mieć dwa stare samochody, bo to jest jego pasja. Więc ja mam trochę ekstremum w życiu i to mnie. Kręci i napędza. Yy, nie wiem, ile razy skakałam już na bungee, cztery razy skakałam ze spadochronem. To jest yy, naprawdę niesamowite. No, trochę takich rzeczy robię, mimo tego, że mam ogromny lęk wysokości. Ogromny, ale uważam, że jeżeli masz z czymś problem, to z tym walcz. To wyjdź naprzeciw, to pozwól temu czemuś albo się zmniejszyć w twojej głowie, albo po prostu jakoś mm, obcować. Bo. Jeżeli na przykład nie boisz się wysokości, to wychodzenie temu naprzeciw nie daje ci takich emocji i takiego fanu zrobienia tego na koniec, jak z tym walczysz. Wiesz co, przytoczę Ci tylko jedną taką moją sytuację, kiedy um, postanowiłam um, zwalczyć troszkę swój lęk mhm. i postanowiłam skoczyć z bardzo wysokiego klifu. Czułam taki stres. Um, mniej więcej porównywalny do wyjścia na stadion podczas Igrzysk Olimpijskich hmm. w Rio de Janeiro. Um, wtedy pamiętam, że odeszła mi cała krew z rąk. Nie <laughs> wiem dlaczego, ale tak się właśnie stało. I to samo czułam stojąc na tym klifie, patrząc w dół, widząc, że no już, Wik, co ty tutaj robisz? <laughs> e, skoczyłam i stwierdziłam, nigdy więcej. To było, to było naprawdę przerażające. Skoczyłam do tej wody i poczułam ulgę. Że nic mi się nie stało i to naprawdę nie sprawiło mi radości. Dlatego um, no, przyznaję, że po przeczytaniu Twojego bloga, <śladania> bo przygotowując się do tej rozmowy, um, no, jestem totalnie zainspirowana twoją osobą i twoim podejściem do życia. Jest to naprawdę piękne i wszystkim, um, którzy nas słuchają i oglądają, polecam, aby to um, اة, zrobić. www trzeba robić rzeczy.pl O wow, autopromocja w trakcie podcastu. <śladania> To Dziękuję. jest naprawdę czysta przyjemność mówić o tym. Naprawdę po przeczytaniu i zobaczeniu wszystkich twoich celów, które sobie wyznaczyłaś w życiu, no jest to imponujące. Um, jesteś naprawdę w małym odsetku ludzi, którzy takie cele sobie stawiają w życiu, więc muszę ci zadać to pytanie. Hmm. Skąd się to wzięło? Chyba nie z genów. Bo mam system... natknęłam się na informację o twojej mamie, która zabierała ciebie um, na wycieczki już w wieku bardzo małym i teraz będzie że wszystko przez mamę, a może nie mamę. Trochę próbowałam rozwiązać to zagadki. A kobiety jednak w naszym życiu dużo robią. Dużo, bardzo <laughs> dużo. Znaczy, moja mama jest totalnie aniołem chodzącym po ziemi. To jest w ogóle kobieta życzę wszystkim y, kobietom, jeżeli kiedyś będą mamą, żeby chociaż w jednym były takie jak moja mama, bo jest naprawdę super babką. E, ale na pewno nie mam y, miłości do y, adrenaliny po rodzicach, bo nawet z mamą mam taki układ, że jeżeli zrobię coś y, typu skok ze spadochronem, to mówię o tym po wszystkim, jak już jestem na Ziemi, cała i zdrowa i przeżyłam. Czasem, niestety, dowiaduję się o moich planach przed i wtedy jest problem, bo no, poziom stresu jest tak ogromny. Asia, z... Co ty robisz? Czy ty nie możesz usiąść na tyłku? Na dupie, no. <śla> Chciałbym nie powiedzieć. <śla> Ale tak właśnie jest. I y, zawsze jest pytanie, czy, czy muszę to robić. Y i o tak mamo, muszę, odpowiadając sama sobie na Powiedz pytanie życie. tak muszę. Trzeba Dokładnie. robić rzeczy. <laughs> Jest taki cytat e, Olka doby, że e, tylko wtedy kiedy dążymy do niemożliwego, możemy je osiągnąć, bo jeżeli nie zrobimy tego pierwszego kroku, no to nie ma możliwości zrobić kolejnego i kolejnego i kolejnego. I tak na przykład wybrałam się miesiąc temu, nie, no w sumie dwa tygodnie temu wróciłam do Polski z Argentyny, próbując zdobyć najwyższy szczyt e, t, tamtej półkuli. I weź na Aconcagua, yy, drugi najwyższy, yy, najwyższy szczyt w koronie Ziemi. Yy, I na tym przykładzie mogę przejść do całości pod tytułem, yy, jeżeli ktoś mnie pytał, a jak ty sobie wyobrażasz tam wejść, tam bardzo wieje, jest bardzo zimno, w ogóle to jest bardzo mroźna góra i ty nie cierpisz. Masz z internetem? Bo to na pewno wszystkich ciekawi. Eee, <noise> zaraz o <głos> tym <głos> powiem, bo miałam kody na internet. O na internet, tak. E, ale ja sobie nie wyobrażałam jakby bycie na, jakby jak tam jest, tylko ja po prostu robiłam kolejny krok. Ja szłam. I wiedziałam o tym, że to jest jakby jedyny mój sposób na to, żeby tam dojść, bo jeżeli będę o tym myśleć, że będzie stromo, mogę spaść, e, jest szansa, że spadnie na mnie kamień, mimo kasku, który mam na głowie, tak naprawdę co on da, jeżeli spadnie jakiś wielki głaz. E, ja po prostu szłam. I e, no i doszłam tam, gdzie doszłam, doszłam najwyżej w swoim życiu na sam szczyt, nie udało mi się wejść przez y, niską saturację, mimo tego, że trenowałam w hipoksji w Erzonie, który jest y, w tym budynku, w którym nagrywamy, y, to nie uważam tego absolutnie za swoją porażkę, uważam to za y, wielką lekcję, lekcję też pokory do gór, <tuszel> lekcję pokory do samej siebie, że tak naprawdę to jest pierwsza rzecz, y, pierwsza góra, y, z której musiałam sama zrezygnować. A czy masz tak, że wróciłaś z tej wyprawy Również uważam, że to jest wielki sukces, ale masz taką myśl: Kurde, nie udało mi się tego osiągnąć, ale zrobię to. Choćby nie wiem co, przygotuję się jeszcze lepiej i wrócę tam i spróbuję jeszcze raz zaatakować szczyt. Myślę, że miałam dokładnie tak samo, jak Ty miałeś wielokrotnie w swojej karierze. Jeżeli coś Ci nie wyszło, to kurde, kurde, lekcja! Lekcja, wracam, robię to, co mogę zrobić dla siebie i, i będę próbować, bo jakby góra stoi, ja odpuściłam, bo po prostu chciałam żyć dalej i dzięki temu jestem tutaj i nagrywam dzisiaj z tobą pierwszy podcast dla Bieganie.pl, dedykowany Ale, dla kobiet. Tak, um, gdybyś nie wiedziała, kiedy powiedzieć sobie basta, to nie miałybyśmy w tej chwili tego odcinka i nie, 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 no. nie miałybyśmy tej możliwości, żeby ze sobą porozmawiać. To jest bardzo ważne. Um, moja droga, wróćmy do biegania. Bo jednak o nim Popieram bardzo dużo. dużo. <laughs> Dobra, Dobra, za chwilę mów, za chwilę ci o no? e, 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 możliwość zadania mi pytania, aczkolwiek e, bardzo mnie ciekawi jeszcze jedna kwestia. Mhm. Ponieważ e, twój pierwszy maraton wydaje się bardzo ciekawy. Opowiedz nam o nim. Ech. Mój pierwszy maraton był y, maratonem wrocławskim. Mieszkałam tam cztery lata, zakochałam się w tym mieście. Uważam, że jest najpiękniejszym miastem w Polsce, więc stwierdziłam, że muszę go zrobić. I wszyscy warcowie, warszawiacy mówią, co ona właśnie mówi. I wszyscy Przepraszam. z Krakowa również. Przecież nasze miasto jest najpiękniejsze. No ale trzeba być A jest Gdańska. O nie, daj spokój. Tam również jest pięknie y, i każdy ma, każdy ma swoje miasto. Y, ja stwierdziłam, że jeżeli rozpoczynam maratońską przygodę w swoim życiu chcę to robić z krasnalami wrocławskimi. Zapisałam się na maraton i mój ówczesny chłopak powiedział nie pobiegniesz tego maratonu sama. Pobiegnę go z tobą mimo tego, że najwięcej kilometrów ile przebiegł w swoim życiu to 13. Miał mikropęknięcia stopy. Dwa razy po drodze musiał korzystać z pomocy medycznej i skończył ten maraton chwilę przed, o Boże, chwilę przed końcem limitu czasowego. A w jakich pobiegł butach? Biegowych. A jednak! Z tego, tak, co ja przeczytałam, tak. to ty biegłaś w trampkach. Nie. To był bieg Orlen Warsaw Maratona 10 km. To był mój pierwszy taki poważny bieg y, i pobiegłam go w trampkach. Później nie mogłam zejść ze schodów i nie chodziłam tydzień. Miałam takie nogi po 10 kilometrach w trampkach i y, w tym miejscu y, apel do wszystkich, jeżeli zaczynacie biegać, nie musicie inwestować w drogie koszulki i spodenki i wszystko inne, sprzęt, ale pamiętajcie o butach, bo potem nie możecie zejść ze schodów z pierwszego piętra. Doświadczona Kasia Zawistowska wam to mówi. Yy, Również tak zaczynałam. Pierwsze trzy miesiące mojego treningu. Piątka. Pierwsze trzy miesiące mojego treningu trenowałam w takich e, halówkach. O, super. Takich, e, takich piszczących? Tak, takich piszczących o, z pomarańczową z... podeszwą. Za 15 zł Za 15 złotych, których oczywiście chodziłam do szkoły, bo chodziłam po szkole. Um, miałam praktycznie w każdym stawie zapalenie w moich, w moich stopach. Cały rok był. <noise> Cały Wszyscy wizjoterapeuci pozdrawiamy. Także um, musicie wiedzieć, że naprawdę wiemy, o co chodzi w tych sportowych butach i odpowiednio dobranych. Uczcie się od tych, którzy um, na tych błędach się niestety przekonali, czym mm -hmm. są dobrze dobrane sportowe buty z dobrą amortyzacją. Tak, w to warto zainwestować. Polecamy. Także nie, nie mój pierwszy maraton był kupiony. Był Kupiłaś kupiony, kupiony. Kup, pierwszy kupiony. maraton? <laughs> Za ile? Cofamy. E Buty na pierwszy maraton kupiłam zapożyczone pieniądze od mojej siostry. To przepraszam, były... jeszcze muszę wrócić do tego Myślę, że są osoby, które już <noise> <noise> nie chcą biec maratonu, ale kupią sobie medal. Myślę, tak, że są tacy. Tak. Naprawdę? Słyszałaś o takich przypadkach? Oczywiście. Ale to jest Ale to jest w ogóle niesamowite dla kiedy indziej. mieć um, satysfakcję z tego. Mam medal, ale nie przebiegłam, nie przebiegłam Tak, koszulki ale kupują, medal. Jest. Koszulki i medale. Mhm. Nie znam. Dziwne dla mnie uczucie. Myślę, że trochę inaczej patrzysz na bieganie niż yy, osoby, które ku kupiły sobie medal albo koszulkę. Ale yy, to nie o tym. Nie o tym, nie o tym dzisiaj. Tak, ja nie kupiłam maratonu, kupiłam sobie buty różowe na pierwszy mój maraton, zapłaczony pieniądze od mojej siostry. Przebiegłam go i wtedy napisała do mnie koleżanka Kasia: Jeżeli przebiegłeś wrocławski maraton, może chcesz zrobić koronę maratonów? A ja tak. Co to jest korona maratonów? Szybki, szybkie sprawdzanie w internecie, i mówię, kurde, jak już zaczęłam? No to może warto, warto to pociągnąć. I tak samo miałam z na które weszłam, i potem zorientowałam się, że jest to pierwszy szczyt do korony Ziemi. I to są właśnie takie, wracając jeszcze do tego, do czego biegnę. To kolejnych moich y, punktów na bucket liście, która jest długa, ale jest uzupełniana o nowe, ale też odhaczana o stare i uważam, że ona zawsze powinna być w tym etapie pod tytułem dopisujesz i wykreślasz. Bo jeżeli wszystkie ja mam sobie wrażenie, że tam więcej dopisujesz, <grym> bo tam y, i tak nie wszystko y, jest Procent dopisane. spełnionych a tych niespełnionych jest zdecydowanie na korzyść tych, tych drugich, więc mm. myślę, że dużo dopisujesz. Wiesz, to ja zawsze jak życzę ludziom czegoś na urodziny, wesele albo inne okazje, to mówię, że żebyś zawsze miał o czym marzyć, bo jeżeli wszystkie marzenia i cele swoje zrealizujesz, to tak naprawdę siądziesz, na się kawki i co? Koniec? Nie, no jakby dalej żyjesz, więc dalej trzeba robić rzeczy. Mm, przynajmniej. Doświadczyłam tego w mojej głowie. Ale nie wiem, czy to też jest Dawaj. temat na tę rozmowę. Dawaj. No pewnie. Dzisiejsza rozmowa jest tak naprawdę przedstawieniem się, kim jesteśmy. E, mimo tego, że nie zadam Ci jeszcze ani jednego pytania z mojej listy. A, Czyli dobrze <laughs> przeprowadzam te rozmowy. Bardzo, A, dobrze, bardzo dobrze. Dobra osoba na dobrym miejscu. E, doświadczyłam tego momentu, kiedy mm, budzisz się kolejnego dnia i się zastanawiasz, hmm, czy ja właśnie spełniłam wszystkie moje marzenia i co dalej? Nie, to jest moment, kiedy. Stałem się karierę. Tak? Okay. Zakończyłam swoją karierę sportową, gdzie wszystko miałam skierowane, wszystkie oczy w jeden cel, jakim są Igrzyska Olimpijskie, jak jest, jakim jest bieganie na najwyższym poziomie na moim ukochanym dystansie 800 metrów. Mm -hmm. I po, po zakończeniu kariery tak z, um, złapałam się na takiej myśli, że kurczę, czy coś jest dalej po, po takim życiu, że jakby jest ważniejszy cel niż Igrzyska Olimpijskie. Mm, wow. złapałam się na takiej myśli. I całe szczęście, że się na niej złapałam, ponieważ wtedy uświadomiłam sobie, że nie tylko sportem wyczynowym że żyje zawodnik. Nie powinien tak żyć. Przez to, że ja byłam w 100% skupiona na, na swoim sporcie i na osiąganiu swoich celów, których miałam z roku na rok właściwie um, inaczej. Każdy rok miał swój cel. I jak kolejnego roku stwierdziłam, że to już wystarczy. To tego celu nie było i wtedy okej. Okay. Więc, więc tak to wygląda. A długo ci zajęło i... uświadomienie sobie tego, że jest coś więcej poza sportem, poza tak. kariery. Troszkę tak. Nie chcę tutaj mówić ile dokładnie, ale zdecydowanie za długo. Z tego względu, że ja poświęciłam wszystko. Poświęciłam 100% swojego czasu swojej energii na bieganie. Oczywiście przyniosło to fantastyczny rezultat, ponieważ mam na swoim koncie piąte miejsce na igrzyskach, rekord Polski w hali, rekord Polski na otwartym scenie niestety nie udało mi się poprawić, ale byłam naprawdę bardzo blisko, z czego jestem bardzo dumna i osiągnęłam myślę w swojej karierze bardzo, bardzo dużo i to zostanie na zawsze ze mną, a teraz czas na nowe, fajne przygody, jak między innymi ten projekt, który będzie o tyle fajny, że poznamy tutaj mnóstwo mega inspirujących, fantastycznych osób. No dobra, Asia, co dalej? Co dalej? Mm -hmm. Całe życie przede mną. Mnóstwo kolejnych projektów, e, zdobywania świata. A masz paket swoją? Nie, ale właśnie mnie zainspirowałeś, żeby to zrobić. Tydzień. <grych> za tydzień? No. Za tydzień no przyjdę się za tydzień. z całą kartką rozpisanych no rzeczy, które... Przecież na pewno masz coś tam w głowie. Oczywiście, że mam w głowie mnóstwo rzeczy, które, które chcę zrobić. Mm, ale um, czy to są takie mocne cele jak Igrzyska Olimpijskie? Muszę jeszcze takie znaleźć. Okej, okay. okej. Okay. A powiedz mi, przez te wszystkie lata, kiedy miałeś tylko swoje cele sportowe, to ja jako y, absolutny amator y, sportowy, mimo tego, że y, jakby kocham biegi, z, aktualnie teraz z przeszkodami, jakby przeniosłam się z asfaltu w błoto y, i jestem od już drugi rok ambasadorką Run Magedonu. Pozdro. <noise> y, to powiedz mi, jeżeli masz cele sportowe, czy tam jest jakakolwiek przestrzeń na to, żeby mieć jakikolwiek inny cel, pod tytułem nie wiem, chcę wejść na rysy, y, chcę pojechać do Argentyny, nie wiem, będę co czwartek wyprowadzać psy w schronisku, będę hodować rzodkiewkę u rodziców na ogródku, cokolwiek poza sportem. Jak to wygląda w głowie profesjonalnego sportowca? Oczywiście można mieć takie, takie cele i takie marzenia, które są nieinwazyjne. Na rysy mogę wyjść, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nie jestem w treningu. Takich momentów w takim cyklu przygotowań jest dwa. Tydzień mhm. po sezonie halowym, który um, swoją drogą teraz się skończył um, czyli przełom marca no, marzec oraz trzy tygodnie lub miesiąc we wrześniu i tyle. Więc mhm. wtedy można robić takie rzeczy, jak wychodzenie na rysy, nie wiem, daleki, daleka wyprawa Gdzieś do Argentyny lub, nie wiem, zwiedzenie Japonii chociażby. Ale już w październiku musimy wrócić do treningu. No dobra, ale leżałaś wtedy, jadłaś pizzę, ciasto, lasagne i lizałaś lizaki? Czy wchodziłaś na rysy i wyjeżdżałaś do Argentyny z rodzkiewkami od mamy? Um, różnie. Mhm. Różnie spędzałam ten czas. Najczęściej jednak byłam tak zmęczona fizycznie, że chciałam po prostu odpocząć. No właśnie. Bo to jest czas na regenerację przede wszystkim i na nadrobienie rzeczy, na które nie mieliśmy wcześniej czasu. Najczęściej jest to szkoła, najczęściej jest to, są to spotkania z znajomymi, trzeba zadbać o relacje, bo to jest też bardzo trudne, żeby utrzymać relacje z bliskimi, no będąc praktycznie trzy czwarte czasu w roku za granicą. Lub w takim rygorze treningowym. Ja myślę, że to mocno zweryfikowało Twoich e, znajomych, bliskich. E, jeżeli Ty poświęcasz czas głównie dla sportu, no to powiedzmy sobie otwarcie i szczerze: Nie masz czasu dla e, ludzi na tyle, ile pewnie chciałabyś lub oni by potrzebowali. I czy to Twoje grono znajomych się zmieniło? Niestety tak. E, aczkolwiek, no, nie chcę tutaj mówić, że to jest ich wina, że wcale nie wyrozumiali, że, mhm. e, że na mnie nie poczekali, ale no, to jest naturalne, że nikt nie chce cały czas zabiegać o taki kontakt. Nikt nie chce czekać e, na spotkanie trzy miesiące i spotykać się raz na trzy miesiące. Wiadomo, że to się wtedy rozluźnia, mm, ale dzięki temu, że tak dużo wyjeżdżałam, tak dużo spędzałam czas, Właśnie w, w gronie osób z leki atletyki mam tam przyjaciół, którzy, którzy są, myślę, już do końca życia, ponieważ przeżyliśmy takie historie, których z nikim innym nie jestem w stanie przeżyć. Tak właśnie myślałam. Czyli reasumując, dla sportu poświęciłaś się w całości jako Joanna Jóźwik i... Twój pierwszy post na Instagramie z 2013 roku, to hasło, nawet nie Twoja twarz, ale hasło. Ja mam pierwszy post w 2013. Dokładnie tak. Czyli część skasowałam. Ale co ja tam wrzucałam złego? Nie wiem, czy jest opcja kosz na Instagramie, ale chyba nie. Jest. Ok. okay. To, to, to po nagraniu. Jest, jak czegoś się wstydzisz, to możesz to usunąć. Sprawdzałam. No dobrze, ale potem z tych usuniętych możesz sobie tam przejrzeć, co usunęłaś? Nie. No właśnie, o to Wsuwa mi chodzi. się całkowicie. Wsuwa się całkowicie, czyli nie sprawdzisz, yy, co, co było przed tym hasłem. A hasło brzmiało, pasja daje radość życia. I teraz Asia, to było w 2013 roku. Co jest w 2023? Utrzymuję. Czyli lubisz biegać? Utrzymuję, że pasja daje radość życia. Ja biegając czuję, że żyję. Okej. Okay. Ostatnio biegam mniej, ponieważ... Yy, Troszkę musiałam odpocząć od tego sportu, trzeba nabrać dystansu um, i czuję, że mi czegoś brakuje, więc Katarzyno, czas Start. na trening biegowy. <grym> Myślę, że jak będziemy kończyć każdy podcast, możemy iść na trening. Tak, idźmy do Arizona i tak, uh -huh. zróbmy to, uh -huh. ale nie dziś. Bo Dzisiaj nie, nie Dzisiaj jesteśmy nie, na to tym, przygotowane. Jak słychać, w dalszym ciągu mam pozostałości po covid -zie. spokojnie już nie zarażam. Ale tak, jak w, w zupełności się wyleczę, wracamy do treningu biegowego. Dobrze, to jesteśmy umówione, ale jeszcze chciałam, znaczy nie statystycznie, bo to jest bardzo takie słowo, które od razu wywołuje strach, że nie wiem, ale powiedz tak, no godzinowo, ile w tygodniu biegałaś, powiedzmy rok, dwa lata temu? A jak to wygląda teraz po zakończeniu Tygodniowo? kariery? Tygodniowo? <coughs> Powiedzmy, że 3 godziny jednego dnia razy 6, 3 razy 6 18. Mm -hmm. 18 godzin w tygodniu. To tak e, pomiędzy obozami, na obozie było to 6-7 godzin razy No w niedzielę zazwyczaj miałam wolną lub jeden trening, więc no licz. <laughs> Trudna nie, matematyka. Nie, w tej to, chwili to później, dobra? Podsumujemy sobie to. Ja jestem kiepska jest, w matematyce, Ale było tak. tego sporo. Naprawdę m, praktycznie cały czas pod, 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 podporządkowywałam mhm. pod, pod trening, a jeżeli nie trening, to wszystko wokół treningu typu fizjoterapia, e, przygotowanie diety, trening mentalny. <laughs> Przepraszam, e, a w tej chwili jest to zero! Uh! I to jest złe. Mamy to, padło to, I to zero. I tego się nie robi. Nie popada się do skrajności w skrajność, że można zwariować. A ja to niestety zrobiłam. Przestrzegam, um, nie wolno robić czegoś na 100%, a potem tego w ogóle nie robić. Ale być może tego teraz potrzebujesz. Tak, no nikt no się nie mówi, do tego nie, wrócić. Że za tydzień nie, nie, nie będziesz biegać nawet, nie wiem, trzech godzin w tygodniu. Yy, no właściwie yy, to... najbliższy mój start w zawodach, do którego muszę się przygotować, to jest Wings for Life już 7, 7 maja, więc mam mało czasu. Czas ruszyć cztery litery. Znaczy, akurat ten bieg jest yy, w takiej formule, że możesz go yy, skończyć. Moja droga, w zeszłym no. roku postanowiłam, że no, biegnę na luzie. Po czym wystartowałam, pobiegłam <laughs> 8 kilometrów średnio 4 minuty na kilometr, oh wow. już średnio trenując jednak. Uh -huh. e, przebiegłam 25 km, z czego ostatnie 5 byłam w interwale, bo już nie miałam sił. Bolały mnie łydki, bolały mnie wszystkie stawy od bioder w dół. Asia, to są jakieś wielkie ilości. 36 godzin w tygodniu biegałaś w, w czasie obozowym, 18 godzin tygodniowo w czasie nieobozowym. A teraz padła ta magiczna liczba zero. To oznacza, że masz tego czasu. Wierzę, że się wstydzę. <grym> Naprawdę. Nie, ten podcast ma głupio. być szczery, otwarty i nie ma ten tabu. Ale nawet wobec siebie, że jak, jak ja mogę to zrobić swojemu organizmowi, który jest przyzwyczajony do, taki, do takiego wysiłku, do ciągłego wysiłku i nagle zero. No ale ty skoro tak jest, no to tego, tak jak już padło, potrzebujesz. Potrzebuję tego. Nie polecam, nie polecam, aby takie rzeczy robić. Trzeba kontynuować. Jak się już coś zaczęło, trzeba to kontynuować. Może nie w takiej skali, w takiej ilości, ale. Będziemy ten podcast kontynuować i będę cię pytać, jak Twój progres biegowy, więc. <słyskawek> Przekazam odcinku. Asia, jak tam. Wyszłaś w końcu? <słyskawek> Wyszłam, zrobiłam dychę. Nasi słuchacze i nasi widzowie, dycha. dla tych, którzy będą obserwować nas na YouTubie, yy, będą my śledzić yy, progres. Ja również mogę, yy, chyba tutaj publicznie powiedzieć, że również mogę ten progres swój biegowy oficjalnie publikować. Zróbmy to. <laughs> Czyli też podejmujesz wyzwanie. Może nie codziennie na trening biegowy? Może zróbmy w ogóle takie wyzwanie dla naszych słuchaczy i widzów, że w pod ka każdym podcaście na pewno jeden trening biegowy, no bo są ludzie, którzy biegają codziennie mhm. albo jakieś tam trzy dni w tygodniu lub więcej, mniej, ale no niech ten podcast będzie, tak. podcast równa się bieg. Dokładnie mhm. i w komentarzach bardzo prosimy o um, tak. wieści, jak poszedł wasz trening. Super. Super, Czerwona mamy to. to? Kolejna piątka. To ja tylko skończę moje pytanie, że masz teraz tych godzin biegowych, jeszcze raz to powiem, zero. <vampire> <zury> oh no. Oh no. <minuś> tak, ta wiadomość może cię boleć, ale dla twojego czasu wolnego to jest w ogóle super. Masz go bardzo dużo, więc moje pytanie, skoro podcast jest szczery, co ty z nim robisz? I dodam tylko że jako jedna z najpopularniejszych polskich e, lekkoatletek na Instagramie, bo ilość twoich obserwujących jest y, bardzo duża. Czy social media zajmują ci dużo czasu, czy zajmowały ci wcześniej dużo czasu, a jak nie miałaś tego czasu, czy komuś, y, kogoś poprosiłaś o pomoc? Czy teraz robisz to sama, czy zawsze to robiłaś sama? Opowiedz. Social media. Y, zawsze robiłam je sama. O. Mamy to. Zawsze robiłam sama social media. Uważam, że no, powinniśmy je robić sami. Jeżeli mm, coś w życiu robimy i chcemy się tym dzielić, i uważamy, że, że te rzeczy są fajne i, i te rzeczy mogą kogoś zainspirować, to róbmy to, ponieważ to ma wtedy sens. A jeżeli robimy coś, co mm, nie wiem, ktoś nam narzuca. Ktoś mówi, zrób to, bo to jest fajne, my tego nie czujemy, to jest, to jest bez sensu i to widać, że to, jest, to jednak nie niesie za sobą żadnej wartości. Teraz mam dużo czasu. Oczywiście nie poświęcam go na trening, ale poświęcam go na przygotowanie różnych fajnych rzeczy, związanych między innymi z moją fundacją i projektami dla przyszłych mistrzów sportu. Opowiedz o niej. A na razie nie chciałabym nic więcej mówić, yy, ponieważ wszystko jest w trakcie, ale jak tylko się coś pojawi, bardzo chętnie podzielę się informacjami. Dobra a się to podziel się w takim razie jeszcze informacją, bo dołączyłaś do redakcji biegania.pl yy, niedawno. Yy, z jaką misją może z jakim celem yy, tutaj przyszłaś? Bo yy, myślę, że masz coś takiego w głowie. Mam i to bardzo mocno. Bieganie.pl jest największym medium w Polsce o bieganiu. I myślę, że razem z Bieganie.pl, razem nawet tutaj w tym studio, jesteśmy w stanie zachęcić dużą ilość kobiet, nie tylko kobiet, ale też, też panów do biegania. I żeby ten sport nie kojarzył się z czymś nudnym, żeby przekazać dużo informacji na temat i biegania, i wokół biegania, jak to wszystko wygląda i pokazujmy fajne rzeczy. Po to tutaj jestem. Myślę, że razem jesteśmy w stanie zrobić to naprawdę bardzo dobrze. A gdy... Czy podejmujesz też rękawice, żeby mm, zachęcić laski? To bieganie? Bieganie już tu podjęłam tę rękę. pod duże dziewczynki. Tak, 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 jak najbardziej. Ale myślę, że nie tylko zachęcamy tym podcastem do biegania, ale też zachęcamy do rozmowy y, na temat, które, y, na przeróżne tematy, które są teoretycznie tematami tabu, i myślę, że fajnie je przełamać będziemy w tych podcastach. Możemy już to chyba oficjalnie powiedzieć, y, że nie będziemy zapraszać tylko y, profesjonalnych biegaczek, profesjonalnych sportowców, ale chcemy też zaprosić. Y, być może początkujące osoby będą tu, psycholożki będą tu, przeróżni eksperci, którzy są dookoła tego tematu. Bardzo chciałabym porozmawiać się na nowe. z mamami, które chcą uporać się z różnymi obowiązkami codzienności i również znajdują czas na sport. I myślę, że warto zapraszać do takich podcastów osoby, które są bardzo inspirujące. Ale również mają do przekazania bardzo dużo merytorycznych kwestii. Czyli nie będzie tutaj y, tylko statystyk y, i naukowych pojęć, ale y, będą rozmowy o miesiączce, o seksie, o związkach biegaczy, o tym czy bieganie jest nudne, jeżeli dla kogoś staje się nudne, jak z tego wyjść i tak dalej i tak dalej. Lista tematów jeszcze nie jest spisana, ale myślę, że jakby Spokojnie. Coś czuję, że to będzie tak jak z Twoją bucket listą. Uh -huh. Będziemy tylko dopisywać. Super, róbmy. <laughs> no właśnie, Asia, Kasia, czy a czy je... to oznacza, że my będziemy tutaj siedzieć do końca świata jeden dzień dłużej i rozmawiać? Róbmy to. Róbmy to. <laughs> ja czuję, że będzie super. Ja, ja bym chciała tylko nawiązać do tego, co powiedziałam przed chwilą: że jeżeli bieganie staje się dla kogoś nudne, to stawiając takiego człowieka przed Tobą, i on Ci mówi, dla mnie wyjście na bieganie to jest kompletna nuda. Nic się nie dzieje. Idziesz, biegasz, wszystko ci boli, jest zimno. Nie wiesz, jak oddychać, w ogóle wszystko mi boli i co mam zrobić, żeby zacząć biegać i żeby to było fajne. Czy ty masz jakąś receptę na to jako totalny ekspert w tej dziedzinie? Czy to każdy musi sam? <laughs> e, jedno jest pewne: bieganie nie jest dla wszystkich. E, mhm. Niestety muszę to powiedzieć. Dużo osób no, rzeczywiście woli sport, który jest dużo bardziej urozmaicony. Nie lubi spędzać czasu, cały czas się męcząc. Może lubi pograć w szachy. Dobrze. Aczkolwiek i tak będę zachęcać do biegania, ponieważ bieg to nie jest tylko i wyłącznie założenie budów i pójście e, na przebieżkę 5 trzykilometrową, 3 -kilometrową, 10 -kilometrową. Bieganiem naprawdę można się bawić. Można zrobić przeróżne zabawy biegowe. Można pójść, nie wiem, na podbiegi, połączyć je ze skipami. Można zabrać swoich znajomych, zrobić zabawę biegową, razem się przy tym wspierać. No jest tego mnóstwo. Tylko warto mm, o tym rozmawiać i warto też kogoś wziąć pod pachę i z nim pójść i pokazać, jak to wszystko wygląda. Stąd fajnie też. Mm, zorientować się, czy są w naszej okolicy jakieś grupy biegowe, bo to też bardzo bardzo nam ułatwi załóżmy, jeżeli planujemy rozpocząć taką przygodę z bieganiem, jeżeli w ogóle nie wiemy o co w tym wszystkim chodzi, to warto się właśnie zorientować i dołączyć do takiej grupy, ponieważ zazwyczaj tam znajdziemy doświadczonego trenera i również osoby, które są już w tym świecie troszkę dłużej i Potrafią nam więcej opowiedzieć, ale dodatkowo też słuchać naszych podcastów, bo tutaj będziemy o tym bieganiu dużo opowiadać. Wiesz co, ja miałam taką grupę biegową, to była grupa biegaczy przeszkodowych, y, która niestety już się rozpadła, ale to była bardzo duża grupa biegowa, i powstało z tej grupy biegowej y, 10 par, w tym y, około 7 małżeństw już z dziećmi na bardzo krótkiej przestrzeni. Czyli jakby dąży do tego, że bieganie bardzo mocno zbliża. E, z biegania można wyciągnąć sobie bardzo dużo przyjaciół. E, no, mój mąż e, również jest biegaczem, biegaczem no przeszkodowym. No właśnie, moje pytanie. <grym> Dawaj, <grym> bo ja potem zadam kolejne. E, wiem, że w trakcie um, realizacji swojej pasji można poznać swoich przyjaciół, można poznać e, swojego przyszłego męża, żonę. W ogóle bardzo chciałam kiedyś... E, Wdrożyć w życie taki projekt, aby rozmawiać z ludźmi, którzy biegają, i co to bieganie zmieniło w Twoim życiu? Czy na przykład poznałaś swojego męża? Kasiu, okazuje się, że ty właśnie poznałaś swojego męża w czasie realizacji swojej pasji? Dokładnie Jak to tak się było. stało? Dokładnie tak było w 2016 roku. Jak już wspomniałam, Rand Magedon, to jest taki mój trochę drugi dom. No właśnie, jeżeli, jeżeli już mówimy o bieganiu, no to dokładnie Run jest czymś, co rozmaica bardzo mocno bieganie. Tak. I tam <laughs> często lądują ludzie, którzy są znudzeni biegami ulicznymi. Yy, na przykład ja. Znaczy, może nie byłam znudzona, ale zostałam przekonana przez mojego męża, że bieganie po asfalcie jest nudne yy, i w ogóle przerzucaj się totalnie w błoto. Yy, trochę tak się stało, chociaż już czasem z tęsknoty wracam na asfalt. Yy, ale wracając do Twojego pytania, w 2016 roku e, byłam dyrektorem e, Biura Zawodów na Rad Magadonie, bo przeszłam tam praktycznie przez wszystkie etapy, łącznie z budowaniem trasy i rozwijaniem taśmy e, po drodze, e, przez e, szczebel do dyrektora eventu. Mm, I właśnie na evencie, w którym byłam dyrektorem e, Biura Zawodów, mój Obecny mąż y, pracował w sklepie w biurze zawodów, i w sumie poznaliśmy się. Y, Asia doskonale wiesz, że mężczyźni po prostu są łaci na jedzenie i przez żołądek do serca. Więc ja mu po prostu oddałam y, swój obiad, y, ponieważ była to papryka, a nie mam do papryki wielkiej miłości. No przyjął stwierdził, że skoro ktoś mu daje jedzenie, jeszcze zrobiłam sobie małą autopromocję, że jak na przykład mnie się zaprasza na wesela, to ja oddaję swoje. Kotlety, rosoły, dewolaje, paszteciki i on tak kurde. O dzięki. Biorę. Biorę te paszteciki i biorę ją. No i w sumie od I te... biorę ją od razu. W sumie powiem ci, że tuż po tym umówiliśmy się na pierwszą randkę na śniadanie i on na tym się na nią stwierdził, ona będzie moją żoną. A ja spotykając go po raz pierwszy w tym biurze zawodów porozmawiałam z nim chwilę. Wróciłam do mojej koleżanki i mówię, Asia, zakochałam się. Kasiu, muszę przyznać, że twoja historia miłosna jest taką. No jak z bajki. Generalnie tego się nie spotyka w życiu realnym, a u ciebie jednak. To zaistniało i to jest, tak, e, no, jakby to jest mogę, rozczulające. T, mogę to powiedzieć, że z kubą jesteśmy naprawdę przyjaciółmi, i, i to jest najważniejsze w związku, żeby mieć e, wspólną pasję, bo to na pewno bardzo mocno zbliża, e, powoduje, że jakby jesteście cały czas koło siebie i macie wspólny, wspólny temat, ale jednak e, trzeba o to zadbać e, w fajnym, dobrym, rozwijającym się związku. No, i z Kubą tak jest. No. Kuba jest wicemistrzem Europy w biegach przeszkodowych, w ninja, więc u niego cały czas ten sport jest bardzo aktywny. Ja bardzo aktywnie go wspieram. Wygrał też pierwszą edycję Ninja Warrior Polska, i nawet tam prezenterzy mówią, że Kasia zawsze jest koło Kuby. I z racji tego, że ja też kocham ten sport yy, i kocham Kubę, to jakby to się wszystko łączy i robimy to razem, i jeździmy razem. Ja również uczestniczę w tych biegach przeszkodowych w Ninja yy, tylko kilka razy, yy, ale, ale nadal uważam, że to jest bardzo emocjonujący, fajny też dla widza yy, sport i zachęcam tym samym. A wracając do Kuby to... Miałam okazję obejrzeć. E, super. Super, może Asia, może teraz będziesz po prostu zawodniczką Ninja. Nigdy nie wiesz, ten bicek który tam jest gdzieś pod tą bluzą. Schował się na razie. Schował się, bo białe, tak, białe, nie widać. W ogóle białe, biało-czerwone. Tak, Patrz, my jesteśmy nie barwy niezwyciężone. Polska, biało-czerwoni. Yy, I dąży do tego, że takie środowisko yy ze wspólną pasją owocuje w różne relacje. Tak yy było w moim przypadku i trwa do dziś. I mam nadzieję, że będzie trwać do końca. Kasia, muszę ci jeszcze zapytać o myślę ważną kwestię. Bo nie boicie się pokazywać waszego związku, waszej, waszego uczucia, opowiadać o tym i troszkę wasz związek jest mimo wszystko publiczny. Hmm. Czy nie boisz się tego stwierdzenia? Nie boisz się na przykład, że bo jednak statystyki pokazują, że mnóstwo związków jednak się rozpada, coś jednak się potyka. Czy nie boisz się tego, że, um, że to zostanie potem, że na przykład um, da, pokazujesz swój wiązek innym osobom, których kompletnie nie znasz i którzy mogą jednak komentować to, co robisz? Nie wiem. Pytam cię dlatego, że ja już miałam z tym kiedyś do czynienia. I jednak mocno się przejechałam, dlatego jestem bardzo ciekawa, jak, jak to wygląda u ciebie. Y, owszem, komentują, owszem, pokazuję, y, i owszem, jestem y, otwarta na to, że pewnie taka zwrotka kiedyś y, do nas wróci. Yy, otrzymywaliśmy już przeróżne wiadomości. Yy, nigdy nie było to aż jakoś tak mocno, yy, że wiesz usunęłam konto do tego stopnia, jakby nie. Ale też uważam, yy, że pokazywanie czegoś co jest fajne, yy, bo również pokazuję tam swoje podróże i yy, dzielę się tym i uważam, że pokazywanie tego inspirowanie yy, jest czymś co jest okej. Okay. Yy, było kilka zarzutów w moją stronę, że ty tyle pokazujesz yy, i czy w ogóle to jest według ciebie fajne, żeby dzielić się, jak powiedziałaś, publicznie yy, swoim życiem, ale no, oczywiście jest jakaś sfera, którą się nie dzielę i nigdy tego nie zamierzam yy, przełamywać, ale uważam, że nie yy, porównywanie, a inspirowanie jest ok. I liczę na to, że po drugiej stronie jest mądry odbiorca, który, yy, który wyciągnie z tego esencję i to, co najfajniejsze. I kiedyś, jakby totalnie nie byłam aż tak mocno pokazująca swój związek, swoje życie, ale yy, dostaję tyle wiadomości pięknych, że. Kasia, patrząc na was, wiem o tym, że da się, że, y, że można być przyjaciela chłopaka, męża narzeczonego w jednym worku, chciałam powiedzieć słoiku, ale w jednym worku, y, że też tak bym chciała i y, pokazując nas, nie tylko pokazujemy, idziemy za rękę, tutaj buziak i tak dalej, tylko... Pokazuje też normalne życie, bo jednak Instagram zaburza i y, ludzie, którzy. Y, znaczy, niestety jest sporo takich użytkowników, którzy widzą ten lukrowany, piękny świat i uważają, że jakby poza tym pięknem, y, nic innego nie ma, ale każdy z nas wstaje rano, musi iść umyć zęby musi się umyć, zjeść coś bo potem jesteś po prostu głodna y, napić się kawy i ten dzień tych, każdego z nas wygląda bardzo podobnie, jakby te schematy wszystkie y, istnieją y, też jesteśmy głodni chce się nam jeść, y, robimy przeróżne rzeczy i y, kurde uważam, że dzielenie się na Instagramie do pewnego stopnia jest OK. A jeżeli ktoś ma z tym problem, no to jakby jest no spotkałam ta opcja się unfollow. Z, spotkałam się właśnie z takimi osobami, którym wszystko przeszkadza, więc naprawdę nie ma co na to patrzeć i uważam, że pokazujecie ludziom to, co jest ważne, czyli ogromne wsparcie samego siebie i drugiej osoby, która jest dla nas bardzo ważna, którą kochamy, którą wspieramy, i to, że dzielicie sobie, dzielicie pasję. Jest, jest piękne, inspirujące i wiele osób wam zazdrości. Mam nadzieję, że to jest ta zazdrość, która y, daje kopa i motywację do... Zdecydowanie. Do właśnie... A ci, którzy zazdroszczą i są zawistni... Trzeba takich ludzi olewać. Pstryczek w nos. I jakby nawiązując do tego, co się u ciebie wydarzyło, że y, miałaś te złe historie związane z kontem na Instagramie i z odbiorcami, to... Czy takich ludzi, i tutaj właśnie wracam do tych yy, mhm. postów, które zostały usunięte. Okej. Okay. <laughs> Rozumiem, że inaczej się nie dało tego załatwić. Troszkę tak. Ale nie wracajmy do tego, trzeba patrzeć przed siebie. Dobra. Bo ja w sumie mam y, nawiązanie do jednego posta na Twoim Instagramie. Mhm. I pytanie, czy uważasz, że jesteś hmm. stanowczą osobą? Nie. Bo bije do tej sytuacji, którą wyjaśniłaś na Instagramie, że tuż przed igrzyskami Polski Związek Lekkiej Atletyki chciał zmienić trenera, twojego, co się wiązało z tym, że ten trener zostałby przez ten związek opłacony. A ty tego trenera nie chciałaś zmieniać, bo jakby to jest oczywiste, że twój trener jest twoim planem treningowym, twoim przyjacielem, ojcem sukcesu, jakkolwiek to nazwać. Yy, I powiedziałaś nie. Yy, chcę mieć go dalej, mimo tego, że jakby wiązało się to z finansowymi konsekwencjami. Więc jakby stanowczość Asi yy, wyszła wtedy. Oczywiście, na to, to wtedy, mhm. przyznaję, byłam bardzo stanowcza. No, oczywiście wiązało się to z bardzo ważną dla mnie kwestią. Trening jest właściwie wszystkim w życiu sportowca i to, jakie mam relacje z trenerem. Więc tutaj postawiłam na swoim i stwierdziłam, że jeżeli ja ufam temu człowiekowi i, i czuję, że ten trening jest dla mnie bardzo dobry, jeżeli czuję, że idę do przodu. Aha, I dobrze się z tym czuję, to dlaczego ja mam to zmieniać i dlaczego mam słuchać związku, który sugeruje, że ten trener jest lepszy? To ja powinnam stwierdzić, kto jest dla mnie lepszy. Nie związek, który mnie A nie zna, B nie zna, C nie zna. <grybieraj> Wybieraj. <grybuj> Więc tak, ważny kwestia, jak jestem stanowcza. Aczkolwiek takich mniejszych, niekoniecznie. Możesz okay. nie przegadać. Na razie jest, y, myślę, że 50-50. <grymne> jest git. <grymne> Dobra, ale idźmy dalej w ten Instagram. Y, jeszcze na chwilę. Y, mm -hmm. Bo twoje konto na Instagramie to jest sportowa Asia Jóźwik. Jesteś tam, wiadomo, no, jakby wynika to z twojego życia, z twojego fachu, zawodu i tego, jak spędzałaś czas od 15 tak, roku życia. Ale czy poza tym wszystkim, jest bardziej Asia Jóźwik w sukience i z pokręconym włosem? Czy jednak jesteś y, Asia Jóźwik dress? Jak to jest? Hmm. Myślę, że teraz więcej jest Asia Jóźwik w sukience i ładnych butach, chociaż sportowych, <grym> e, niż, niż w dresie. No tak, na Instagram jestem bardziej sportową Asią z tego względu, że w swoim życiu sportowym bardzo mocno przejechałam się na hejcie. I postanowiłam mniej się jednak e, uzewnętrzniać, pokazywać swojego życia, bo za każdym razem musiał znaleźć się ktoś, komu się to nie, nie podobało, a przyznaję szczerze, że, że miałam bardzo mały bufor mhm. e, i, i wszystko do mnie trafiało. Oczywiście to jest kwestia, którą musiałam przepracować. E, to była kwestia bardzo ważna, bo nie można wszystkiego brać do siebie. To nie było o mnie. E, dlatego było mniej tego e, życia około sportowego. Myślę, że pojawi się tego teraz więcej, bo jednak sportu jest, jak widzisz, <kudzaj> padło, podobnie. Ciepło, Ktoś Coś <śmiech> powiedział. <śmiech> tak. E, tak. Tak, będzie więcej na pewno życia około sportowego. <laughs> Nie, to jest dobre słowo. E, więc tak, no teraz będę bardziej lifestyleową Joanną. No. Jest ci z tym, ok. Jest mi z tym bardzo okej. Okay. No to super. Wiesz dlaczego? Nie. Bo to jest rzecz, którą, za którą tęskniłam w czasie sportu. Że mm -hmm. było za mało tego czasu dla mnie, dla moich znajomych, dla rozwijania innych pasji, dla poznawania innych sportów. Stara, jak ja chciałam pojechać na narty, ja nie mogłam. O kurde. Ponieważ ten sport jest bardzo e, kontuzjogenny. Mm, I wystarczyło, że pojechałam na pięć dni... Na narty w czasie obozu zimowego. No, oczywiście musiałam to zaliczyć na, na uczelni. I wróciłam z kontuzją. Mhm. I, I to był sygnał, że, no nie, no możesz tylko biegać. No i w koło biegania. Oczywiście treningi jakieś uzupełniające, zastępcze, bla, bla, bla. Ale generalnie takich sportów nie mogłam uprawiać. Dlatego teraz narciarstwo, kitesurfing. Uff. Asia, nie masz takiego wrażenia, że teraz cały świat na ciebie czeka, stoi dla ciebie otworem i ty możesz robić wszystko, trzeba I robić... I to jest cudowne. Wszystko. Tak, <grym> tak i to sobie zdałam właśnie, sprawę. zdałam sobie z tego dokładnie sprawę, gdy e, połączyłam sobie kropki w mózgu i już nie, już wiek, już wystarczy, lekki atletyki, już nie ma celu, typu mhm. Igrzyska Olimpijskie. Nie, teraz możesz się uczyć kajta, możesz jeździć na nartach, możesz skakać ze spadochronem, możesz próbować wszystkich rzeczy. No dobra, a to jest mega podniecające. Twoje spadochrony, twoje podniecające nowe cele. A Przemysław Babiarz, który y, komentuje, że Joanna Juźwik nie wystąpi na Uch. tych zawodach. To jak to jest? Trochę ci jednak nadal przykro, czy jest ekscytacja, powiedzmy, nowym życiem? Mm, wiesz co? Ten poziom, ten moment, kiedy postanowiłam, że już basta, i mm, to jest ten level mm, sportów ekstremalnych, których chcę próbować. A tutaj jest e, ten moment, gdzie byłam wkurzona i smutna, że nie startuję na zawodach i z biegiem czasu. Jednak jak widzisz, bardzo mocno się zmienia. Czyli mm -hmm. oglądałam teraz Mistrzostwa Europy w Istanbule, w Stambule i bardzo cieszyłam się z tego, że jestem tutaj, gdzie jestem, że mogę oglądać, mogę komentować, mogę sprzedawać newsy na bieganie.pl właśnie o lekkiej Atletyce, ponieważ dużo o niej wiem i, i ją czuję, a nie jestem tam i nie, nie ścigam się, nie, nie czuję tych emocji, a bardziej czekam na to, żeby w końcu pojechać na nerty. Super, to trzymam kciuki, żebyś tam jak najszybciej pojechała, ale muszę zadać ci jedno pytanie. A trudne. Magnie to nie odpowiem. Nie wiem, zobaczymy. Jak skończyłaś trenować, ile kilo więcej? Schudłam. Jak? Po prostu. <noise> jak to się dzieje? Nie, schudłam, ponieważ jeżeli przestałam trenować, spadły mi też mięśnie. I mój organizm stwierdził, że nie potrzebuje już tylu kalorii, więc, więc też nie jadłam. Mhm. Więc schudłam. Okay. 3 kilo. Chyba jesteś wyjątkiem od reguły? A myślę, że każdy tak ma. Tylko potem. Oczywiście na początku się chudnie, a potem. Pszf. Czyli czekamy na ten moment. Nie, 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 bo on nigdy nie nadejdzie. Nie ma takiej opcji. Tak, jak będziesz robić kajta, będziesz robić narty, będziesz robić skoki, to. Y nie ma czasu. Uh -huh. Czyli dalej, Asia. Właśnie. Twoje y, najdziwniejsze albo najbardziej zapamiętane komplementy y, w trakcie kariery sportowej. <grym> Dawaj! Ale masz piękne stopy. Albo propozycje. Asia, czy wyślesz mi swoje skarpetki? Zrobiłaś to? <grym> przyznaj się, Asia, przyznaj. Nie. Ale stopy? Chyba, że ktoś zaproponowałby mi milion złotych za brudne skarpetki, no to nie ma problemu. Czekamy słuchaj. na oferty. W tym momencie blog reklamowy został otwarty. Ale stopy? W sensie ty jesteś zawsze przecież w nie, obuwiu. Nie, nie, rozumiem. Nie rozumiem, ale często pojawiają się komentarze pod moimi postami, gdzie jestem boso. Aha, nadal. Nie rozumiem. No dobrze. Po... Mhm. Czyli no ten blog reklamowy teraz się otwiera dla wszystkich firm do kremów, dla stóp i tak dalej. Asia już jest posiadaczką Dobra. pięknych stóp. Um, next question. To nie, was. ale jeszcze tam było o łydkach. Tak, często też spotykałam się z komentarzem typu ale mam ładne łydki. W sensie duże. <laughs> to chyba nie jest dla kobiety komplement. Nie, nie czułam się z tym komfortowo. Albo, ale masz ładne ramiona, które są też szerokie. Koniec kariery. Koniec, koniec takich Wystarczy. komplementów, nowe życie. Nowe tak. życia się już dźwignie. Tak. Moja droga, muszę ci jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz. <laughs> uh -huh. Zdrowotną. Uh -huh. Ponieważ Śmiało. ja mam bardzo duże problemy z hormonami, o czym również w przyszłych podcastach bardzo chciałabym porozmawiać z dziewczynami. A ciebie zapytam o tarczycę. Jak to było? A raczej jej brak. Hmm, tak, jestem nieposiadaczką tarczycy. Sytuacja była taka, doskonale to pamiętam, siedziałam przed komputerem, grałam w grę hmm, i robiłam mniej więcej coś takiego, oczekując aż otworzy się kolejne okno w Windowsie i tak mówię, coś mi tutaj nie pasuje i tak... Akurat był lekarz u mojej świętej pojęci babci i podeszłam do niego i mówię, że, panie doktorze, tutaj coś jest nie tak i co mam z tym zrobić? I on mi wtedy powiedział: idź na USG i sprawdź sobie tarczycę. Ja mówię: okej. Okay. Poszłam. Okazało się, że są tam guzy. Nie mając za wielkiej wiedzy na ten temat, umówiłam się szybko na biopsję, na której miałoby się okazać po pierwsze, czy te guzy nie mają. Ogromnych konsekwencji. Yy, no i też yy, sprawdzić, w jakim to jest wszystko stanie i co trzeba z tym zrobić. Po USG okazało się, że tych guzów jest yy, trochę. I na biopsji, na której pierwsza zwrócił zemdlałam, bo to jest igła, która wchodzi bez nieczulenia do szyi. Yy, potem jeszcze tak gmerał dosyć, oh, dosyć mocno. Ja wtedy właśnie. O. Nie wytrzymałam, okazało się, ja że jest takiej cieniutkiej igły podczas pobierania krwi. To nie chcę sobie nawet wyobrażać. To była gruba igła. Mm. Co czułaś przy, przy takim badaniu? Po pierwszym pobraniu okazało się, że mam pięć guzów, więc y, jeszcze cztery razy ten proces musiał się odbyć. No okazało się, że na szczęście w tych guzach nie ma żadnego nowotworu, więc y, super. Y, kiedy Została podjęta decyzja, że tarczyca musi zostać całkowicie usunięta. Yy, operacja otworzyli yy, mnie i okazało się, że, cytuję lekarza, mam tarczycę starej kobiety. Nigdy nie widział tak zagłuskowanej tarczycy u tak młodej dziewczyny. Tak obrazowo yy, tarczyca ma 5 centymetrów. Nie wiem, ile to 5. Mhm, Największy guzek miał 3 centymetry, a miałam jeszcze 4 inne, więc jakby nie było czego ratować. Yy, Została mi ona całkowicie usunięta, mam do tej pory bliznę, yy, uważam, że ona jest super, nawet kiedyś poznałam bardzo przystojnego chłopaka na imprezie yy, właśnie dzięki tej bliźnie, ponieważ podszedł do mnie i powiedział... Pokaż. Boże, troszkę wygląda jakbyś próbowała sobie podciąć gardło. Yy, słyszałam to wielokrotnie, mm -hmm. yy, to nie było to, to była tarczyca, yy, podszedł do mnie i powiedział, przepraszam cię bardzo, a ja... <grym> pytaj o wszystko... <grym> Tak rozumiem e, Jego mama miała mieć operację za kilka tygodni, więc chciało się ode mnie wszystkiego dowiedzieć. Znamy się do dziś. E, jakie są konsekwencje tego, że nie mam tarczycy? Taka na przykład, że nigdy nie mogę zamieszkać na bezludnej wyspie, bo muszę do końca życia brać e, tabletki. A gdybyś pojechała na tę bezludną wyspę z. Trzema torbami leków. To mogę, <laughs> tylko muszę codziennie pamiętać o tym, żeby. A czy to e... się łączy tylko i wyłącznie z braniem leków? Czy na przykład dodatkowo dieta, styl życia? To znaczy powiem tak, jak poszłam do lekarza po y, roku, po operacji na sprawdzenie y, mnie, to jak mnie zobaczył, to mówi: o oh, wow! Spodziewałem się dziewczyny, która nie zmieści się w drzwiach, bo jakby z tym, co się wydarzyło z moją tarczycą, to spodziewał się, że. bo mam niedoczynność tarczycy jeszcze tego nie, nie dodałam, czyli tendencja do tycia, tendencja do tego, że mi się nie chce nic robić, nie chce mi się gadać. Jak widzicie, w ogóle o czym ty mówisz. <noise> Biorę leki, jestem na tapsach <noise> całe życie. No ale jakby te leki to jest moja tarczyca. W sensie ja sobie codziennie rano łykam pół mhm. godziny przed śniadaniem y, moją tarczycę. No i tak naprawdę jeżeli tylko trzymam się tego harmonogramu pod tytułem codzienny TAPS, no to jest wszystko ok. Miałam taki okres, że przeprowadzki, wyprowadzki, zmiana pracy, mieszkania i w ogóle życie wirowało. I y, pff, myślę, że około trzech tygodni nie brałam tych tabletek. Przyznaję się, nie róbcie tego w domu, nie próbujcie tego sami. Poszłam wtedy na sprawdzenie TSH i lekarz mi powiedział, że gdybym teraz urodziła dziecko, to nie. W sensie wszystko jest nie tak. Jakby no, no, nie pracuje ci główny, no, tak. główny organ odpowiadający za hormony, więc nie można tego robić. No, jeżeli biorę te tabletki, to wszystko jest ze mną ok. I y, nie odczuwam żadnych innych konsekwencji, ponieważ biegam maratony, łażę po górach, y, robię mnóstwo rzeczy i nie jem mięsa, y, co również dla kogoś może być wyznacznikiem tego, że nie powinna mieć tyle siły i energii, a mam. Więc y, odpowiednio się suplementując, dbając o siebie, biorąc tabletki i y, znając swoje cele, można, można. robić. Że... Można, tak. i, i to, że coś nam. Wycinają, to nie jest żadna wyrocznia, można żyć mhm. dalej. Tylko trzeba się oczywiście stosować do pewnych reguł. I trzeba o siebie i dbać. Trzeba o siebie dbać i nigdy nie tracić pozytywnej energii. I patrzeć przed siebie <grym> po horyzont. A się czy my się zbliżamy do godziny? Myślę, że tak. Więc myślę, Mam że... nadzieję, że nie zmęczyłyśmy bardzo naszych słuchaczy, nie, nie, nie. nasze słuchaczki. Mam nadzieję też. E, Kasiu, nie zapytałam cię o twoją ostatnią wyprawę? Która jest tak ważna przecież. To jest długi temat. Na Ankę. Mhm. I teraz pytanie, czy mamy jeszcze na to czas? <grym> <grym> mamy jeszcze trzy godziny? <grym> Wiesz co, nawet jeżeli nie mamy na to czasu, to ja chciałabym bardzo w skrócie yy, powiedzieć, że w pigułce. Tak, zrobię to. W mojej pigułce codziennej. Tej, tej na biorę. tarczyce. Że jeżeli masz jakiś cel w swoim życiu i on nie do końca wychodzi, to wyciągajmy z tego turbo lekcje na życie, bo ja miałam cel wejścia na szczyt Akonkagui 66962. E, drugi w koronie Ziemi, najwyższy z obu Ameryk, e, no kolos. I nie zrobiłam tego, ponieważ zatrzymałam, jak już mówiłam, saturacja na 6317 i bardzo wszyscy Ci dziękujemy, że jednak nie podjęłaś decyzji, dam radę. Mhm. I za wszelką cenę chciałaś wyjść, bo, bo trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie dość i spróbować. I ze sceny zejść następnym razem. Naprawdę zawracając, miałam uśmiech na twarzy. Jest to na moim filmie, i każdy tak, bo ja jestem dosyć emocjonalną osobą. I jak na przykład zdobyłam Kilimandżaro, po prostu moje łzy się wylały jak z niegary. A zawracając z marzenia, które było do tej pory najdroższe w moim życiu, największe w moim życiu, miałam na twarzy uśmiech, ponieważ wiedziałam, że to nie jest mój czas, że górę zostaje i kurde, no idziemy dalej. A powiedz, który cel największą radość ci sprawił? Wow. wow. Wiem, to myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Tak jakbyś miała trójkę dzieci i zapytała, które najbardziej kochasz. I wtedy ta zła matka mówi: syna, ale... tego jednego naszego kochanego syna. Wiesz, co Pff, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem? Bo ja wychodzę z założenia, że to nie wejście na Kilimandżaro, bo jest najwyższe do tej pory. Znaczy, nie, no teraz jest 6317, ale mm, czasem jest to. Randka biegowa z moim mężem, jak wrócił po tygodniu z zawodów w Dubaju. Albo zjedzenie krokietów u mamy może być moim pięknym celem, a nie te wielkie, bo po pierwsze każdy ma swoją aką I uważam, że cieszenie się z małych rzeczy daje ci możliwość cieszenia się z tych większych, bo inaczej to wszystko nie ma. Ale muszę Cię zapytać, no, taka Twoja ostatnia. Rzecz, którą zrobiłaś i która sprawiła mm. ci taką radość, że poleciał ci łzy wzruszenia. Mm -hmm. Na, na sam pa, koniec. Na, na, ty mi chcesz coś zaproponować teraz, co? Hmm. <śmiech> <śmiech> na przykład przeprowadziłam właśnie pierwszy podcast. Uhu! <śmiech> <śmiech> tak, ale naprawdę jest to y, super rzecz. I gratuluję ci tego, Asia. Ja tobie również, Katarzyna, bo. Y, jakby ja skończyłam dziennikarstwo i powiedzmy, że jakieś tam swoje mini wywiady y, mam na swoim koncie, ale ty od godziny rozmawiasz tutaj i y, robisz to w piękny sposób Dobra. naturalny. Y, jednak czuć różnicę, że ty jesteś wprawiona, ja nie, ale ja podpatrywałam moich dziennikarzy, którzy mnie zagadywali. A miałaś tych y, y, skończonych mnóstwo w swoim życiu i tak miałaś jest. się od kogo uczyć, to prawda? Y, Super, zrobiłaś nową rzecz w swoim życiu. Checked? Tak. <laughs> Mamy i, to. I w tym momencie nie mogę się doczekać naszych przyszłych gości, gościń, aby rozmawiać o ciekawych rzeczach. No, zróbmy to, bo to może być coś fajnego. Kończąc, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że dzisiaj ja wieczór y, będziesz miała coś świętować. <laughs> <laughs> I ja też. Y, zapraszamy do y, kolejnego podcastu za tydzień. I już wiemy, z kim on będzie. Zdradzmy? Możemy już zdradzić? No to przestradzimy. To chociaż enigmatycznie. Nie, podobno nie możemy. Nie dobrze, możemy. Za zachowamy to dla siebie. <laughs> Skoro to jest nowy podcast, my się jeszcze tego wszystkiego tutaj uczymy. I bez cięć. Ale wiesz, jakie to jest dla nas cudowne? Jak za trzy lata odpalimy sobie pierwszy podcast i powiemy: Boże, święty, jak możesz coś takiego mówić? No. I wy z my, nami tam będzie. Yy... Nie mogłeś doczekać tego momentu. Tak. A na dzisiaj bardzo, bardzo dziękujemy. My sklejamy pionę. Tak jest. I do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Dzięki. <laughs> Bieganie.pl